Zakupy zrobione. Nagrywanie w amerykańskim spożywczaku nie jest szczególnie mile widziane, ale jakoś sobie z tym poradzimy. Obiecałem taki odcinek o produktach spożywczych i postanowiłem powiedzieć o tych produktach, które... produktach, o rzeczach, które w amerykańskim spożywczaku mi się podobają i tych, które mi się nie podobają. Ale skupię się tylko na kilku, ponieważ kiedy mówimy o amerykańskim sklepie spożywczym, kiedy mówimy o produktach spożywczych tutaj, to do głowy przychodzi wow, wielkie, ogromne, spektakularne, dużo, wiele i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Można by o tym mówić godzinami, więc ja postanowiłem wybrać tylko kilka elementów, o których powiem w tym odcinku. Robiliśmy zakupy w Whole Foodsie. Whole Foods jest stosunkowo drogim sklepem i cóż, większość tego, o czym będę tutaj mówił, możecie też znaleźć w innych sklepach, dużo tańszych albo tańszych po prostu. Pierwsza rzecz, która absolutnie mi się bardzo, bardzo podoba, to jest możliwość kupienia jedzenia na wagę. Sami decydujemy, co nakładamy, sami decydujemy, co ma się znaleźć w naszym pojemniku. Pokaż tę kaczkę. Chyba chcą jeść. Nie. Często jadamy w parkach. Ale wracając do tego, co tutaj się znajduje. Jedzenie na wagę. Możecie je kupić w wielu sklepach. Whole Foods, tak jak powiedziałem, jest stosunkowo drogi. Te dwa posiłki, nasz dzisiejszy obiad, to jest koszt około 25-30 dolarów. Zwykle tyle nas to kosztuje. Natomiast co tutaj się znajduje? Ja mam dzisiaj pieczone ziemniaki, mam mięso gotowane, mam truskawki, mam szpinak, szparagi i mam owoce. Lubię takie połączenia z owocami, truskawki i jeżyny. Gosia ma szparagi, mięso. Co tutaj masz jeszcze? Makaron wegetariański z jakimś grzybem. Grzybem? Fasolkę. I serek standardowo. Tak, serek zawsze i nie wiem, jakieś mięsko. Jakieś mięsko. Wybór, jeżeli chodzi o produkty spożywcze, o możliwość nakładania takiego jedzenia jest po prostu przeogromny. To jest kilkanaście stoisk i możemy pójść na stoiska, gdzie znajduje się zimna żywność, gdzie znajdują się same owoce, pojedyncze owoce. Możemy wybierać, nie wiem, gotowe posiłki, gotowe makarony, jakieś lasagne, mięsa w sosach. Jesteście w stanie skomponować z tego posiłek, jaki tylko chcecie, niezależnie na jakiej jesteście diecie. Czy nie dbacie w ogóle o swoją dietę, czy się odchudzacie, czy jesteście na diecie ketogenicznej, czy jesteście na diecie roślinnej, każdy znajdzie tam coś dla siebie. Do tego są dodatki, różnego rodzaju sosy, które można dodawać, przyprawy. Wybór jest tutaj naprawdę kolosalny. I uważam, że to rozwiązanie jest naprawdę bardzo wygodne i niezwykle ułatwia życie. To jest mój absolutny top. Swoją drogą Amazon wprowadził też swoje paczki z żywieniem, z żywnością, z posiłkami. O! To taka ciekawostka. Ale to jest mój numer jeden na liście rzeczy, które mi się podobają. Kolejna rzecz, którą lubimy, za którą przepadamy tutaj, to są te ciasteczka. To są ciasteczka, które można nazwać ciasteczkami proteinowymi, bo zawierają trochę więcej protein niż normalne. Ich makro może nie jest rewelacyjne, ale są one, jeżeli chodzi w szczególności o smak, bardzo dalekie od typowych batonów proteinowych. A jeżeli mowa o batonach proteinowych, to wybór tutaj jest ogromny. W każdym sklepie znajdziecie 30, 40, 50 rodzajów. Nie wiem, trudno mi nawet to policzyć. Nawet na stacjach benzynowych z powodzeniem kupicie batony proteinowe. Natomiast tak jak powiedziałem, one, te ciastka są dalekie od batonów proteinowych. Mają taką bardzo fajną konsystencję i przede wszystkim nie czuć w nich takiego chemicznego posmaku. My batonów proteinowych właściwie nie jadamy, nie lubimy specjalnie, natomiast za tymi ciastkami przepadamy i właściwie jemy je każdego dnia. Są w różnych smakach. Czekolada mój ulubiony, Gosia, nie wiem, masło orzechowe? Albo ten biały z czekoladą, taki zwykły, klasyk taki. Klasyk. Wybór jest bardzo duży. Jeżeli ktoś znalazł w Polsce takie batony proteinowe, to batony, ciasteczka, to niech zostawi info w komentarzu. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. To jest druga rzecz. Kolejna rzecz. Chipsy z zielonego groszku, które są chrupiące, które występują też w przeróżnych odmianach, paprykowe, serowe. Wybór jest naprawdę duży i też właściwie codziennie gdzieś tam podgryzamy te właśnie chipsy. Kolejna rzecz. Produkty typu zero i produkty typu light. Kiedy mówimy produkty typu zero, większość osób ma w głowie mniej więcej coś takiego. I racja, napoje, które nie zawierają kalorii. Tutaj mam kolę borówkową, która jest bardzo fajna, taki ma delikatny smak. Truskawkowa też jest bardzo dobra. Wybór, znów,
jest tutaj nieprawdopodobny. Nie chodzi tylko o kolę, ale też o inne napoje, których jest bardzo, bardzo dużo. Jeżeli ktoś tego rodzaju napoje lubi i mu smakują, to tutaj będzie po prostu w raju, bo każdego dnia może pić coś innego. Kola to jest jedno, natomiast my pijamy przede wszystkim Arizonę. Arizonę w wersji zero to jest herbata, wygląda ona mniej więcej tak. Występuje też w takich dużych opakowaniach, dużych baniakach. W naszym kraju widziałem Arizonę, ale nigdy nie widziałem Arizony w wersji zero. Może jest gdzieś, ale ja się z nią nie spotkałem. A, kiedy jesteśmy przy produktach typu zero i o produktach o obniżonej kaloryczności, to warto podkreślić, że tutaj znajdziemy masę takich produktów. To mogą być dodatki do lodów, to mogą być dressingi, sosy typu ranch, sosy jogurtowe, czosnkowe o obniżonej kaloryczności. W tej materii wybór jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duży. Są też oczywiście słodycze, które charakteryzują się obniżoną kalorycznością. My przede wszystkim spożywamy lody. W tym roku generalnie słodyczy nie spożywamy zbyt dużo, ale lody pojawiają się praktycznie każdego dnia. I wiem, że w naszym kraju występują halotopy, ale nie ma zbyt wielu smaków. Tutaj ilość tych smaków jest dużo, dużo większa, ale co więcej, jest też wiele innych firm, które produkują tego rodzaju lody i znów wybór jest naprawdę bardzo duży. Mój absolutny top w tym roku to są lody Bena & Jerry'ego, które też mają obniżoną kaloryczność. Nie są tak niskokaloryczne jak te, ale są lepsze w smaku. Wiśniowo-czekoladowe to jest po prostu poezja. Tak więc lody, wybór jest bardzo duży. Znaczy wybór lodów jest bardzo duży. Gdybyśmy spojrzeli, jak wyglądają lodówki z lodami, to gdybyście chcieli przez miesiąc codziennie inne lody jeść, to nie będziecie mieli z tym absolutnie żadnego problemu. I innych słodyczy też jesteśmy w stanie znaleźć dosyć sporo. Takich słodyczy, które będą miały obniżoną kaloryczność, ale zostańmy w tym momencie przy tym. Ostatnia rzecz, albo może przedostatnia rzecz. Owoce. Owoce można kupić też w takich wygodnych pojemnikach. Ten pojemniczek tutaj kosztuje 4,5 dolara mniej więcej. Mamy tutaj miks. Można skorzystać z takich mieszanek, ale można też sobie wybrać jeden rodzaj owoców. Pojemniki są większe, mniejsze. To jest super wygodna forma do tego, żeby złapać coś i po prostu wyjść, przekąsić na przykład w biegu. To mi się bardzo podoba. Podoba mi się też to, że na produktach spożywczych podana jest wartość energetyczna, ilość kalorii. I no oczywiście na takich produktach w naszym kraju również ta wartość energetyczna jest podana, ale tutaj jak kupujecie na przykład bajgla albo kupujecie kawałek, nie wiem, muffina kupujecie, to jest podana wartość energetyczna na produktach takich jak na przykład właśnie pieczywo. I to jest super wygodne rozwiązanie, szczególnie dla osób, które liczą kalorie, bo wchodzimy do sklepu i teraz widzę, mam bajgla, który ma powiedzmy 220-230 kilokalorii, a z drugiej strony mam muffinę, która ma 500 plus kilokalorii i to działa na podświadomość. Dla osób, które liczą kalorie, to jest bardzo, bardzo wygodne rozwiązanie. Swoją drogą przy nakładaniu tego rodzaju żywności, tam też wartość energetyczna przy każdym tym stoisku jest podana, więc ktoś, kto liczy kalorie, ma naprawdę ułatwione życie. Co dalej? Takie płyny do wody, których ze sobą nie zabrałem. Płyny do wody, które zawierają bardzo często kofeinę, chociaż znajdziemy też wersje bez kofeiny. One występują w przeróżnych smakach. Nie pijemy ich, albo nie korzystamy z nich dla kofeiny, ale dlatego, że bardzo fajnie zmieniają smak wody. I to też jest taki mały dodatek, który sobie tutaj cenię, którego my dosyć często korzystamy. Chyba tyle, jeżeli chodzi o rzeczy, które mi się podobają. Oczywiście podoba mi się dużo więcej rzeczy, ale nie zmieści się to w tak krótkim materiale wideo. Chcesz coś dodać do tych rzeczy, które Ci się podobają? Pies. Pies! Super! Tak, to jest coś, o czym zdecydowanie warto powiedzieć prosto z serca. Do sklepu spożywczego można wchodzić z psem. Macie psiaka na smyczy, macie dwa psiaki na smyczy. Tutaj w Stanach są bardzo popularne takie rozwiązania. Ludzie chodzą z dwoma psami. Wchodzicie z nim do sklepu spożywczego. I możecie to zrobić. U nas w kraju, no, może być z tym znacznie większa trudność. Za to prosto z serca kciuki w górę. Ale oczywiście nie tylko plusy, są też minusy. Jeżeli chodzi o minusy, na pierwszym planie uważam, że największym problemem w amerykańskich spożywczakach, w większości amerykańskich spożywczaków, są porcje. To znaczy trudno jest czasem kupić coś na spróbowanie. Chcecie spróbować puszkę coli, to musicie kupić zestaw 8 puszek, czy 12 puszek, nawet nie wiem w ilu one występują. Chcecie spróbować, nie wiem, pączka, to musicie kupić 8 pączków. Po prostu są bardzo duże paczki. W zestawach zawsze jest taniej, ludzie
automatycznie też no, muszą taki zestaw kupić, żeby danego produktu spróbować. No i w konsekwencji gdzieś to zaczynają, znaczy no, w konsekwencji to zjadają. I to też jest jedna z przyczyn, która sprawia, że spożycie kalorii tutaj jest takie wysokie, bo wszystko jest w dużych paczkach, albo większość rzeczy jest w dużych paczkach. Dodatkowo warto też podkreślić, że produkty spożywcze, nawet jeżeli nie są grupowane, czyli nie występują w zestawie po 5, 6 czy 8, można też dostać w bardzo dużych paczkach. Nikogo nie dziwi to, że M&M'sy, paczka, może mieć ponad kilogram i taka jedna paczka, tak zwana imprezowa czy rodzinna, nie pamiętam, może mieć ponad 5000 kilokalorii. Masło orzechowe w ponad kilogramowym opakowaniu to nie jest nic nadzwyczajnego. Także serek wiejski w opakowaniu ponad kilogramowym, te paczki są duże. W Stanach wszystko jest duże, więc z tym się trzeba liczyć i to mnie nie do końca się pojawia. Nie do końca się podoba, bo czasem mam ochotę czegoś spróbować i muszę kupić kilka albo kilkanaście sztuk. Nie mogę spróbować po prostu, nie wiem, na przykład puszki coli, która jest dobra. I druga rzecz, która mi się nie podoba, to jest pieczywo. To znaczy pieczywo tutaj występuje, ale jest dużo gorsze niż w naszym kraju. Można znaleźć lepsze pieczywo, ale trzeba się naprawdę mocno nagimnastykować. I to jest też coś, co zaliczyłbym na minus. I chyba tyle, jeżeli chodzi o takie plusy i minusy, które mam w tym momencie w głowie. Znaczy mam ich znacznie więcej, ale musielibyśmy tu siedzieć przez godzinę albo i dłużej. Czy ty chcesz coś dodać? Masz coś do dodania? Nie, wszystko. Wszystko. Obiecany materiał o amerykańskim spożywczaku. Prosto z amerykańskiego parku. Bierzemy się za nasz dzisiejszy obiad na łonie natury. Trzymajcie się. Cześć.